Witam, z tej strony Mikuel905 i słuchałem się w soundtrack z Prince of Persia, a to jest drugi odcinek, zagrajmy w Prince of Persia, dusza wojownika. Kontynuujemy naszą przygodę, ale nie no, ja się teraz zamknę, posłuchajcie tego soundtracka. Tak, tu mamy kolejnego przeciwnika, jest to Kruk, jest to jeden z mocniejszych przeciwników. Na niego nie ma jakiegoś dobrego sposobu. Przynajmniej ja nie mam. Mi się jego kosa podoba. To jest jedną z mocniejszych... Kurczę, proszę, a no w sumie. Go nie można na początku pokonać. On będzie nam uciekał i w końcu go dorwiemy. Jestem już po obiedzie, więc jestem pełen sił. Potem idę do Nowa Parku, nowego centrum handlowego, które wybudowano w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie będzie mi się śpiewał Michał Szpak, na którego będę czekał z moją wiatrówką. Słuchajcie, wiem, że soundtrack jest piękny, ale... Ostatnio widzę, że moja karta dźwiękowa nie na... Po prostu ja mam... Mój głos jest po już prawie że po mutacji i mówię basem. I mojego basu często nie słychać dobrze. Jak widzieliście intro, intro nie jest jakieś zarobiste. Ale jest skromne i to chyba najlepsze, jakie mogę wymyślić w tej chwili. No i ponownie Kruk. Tak, tu mamy do wykorzystania ścianę, którą oszczy... Ach, no dawaj. No, książę. Już te swoje koślawe. Tak jak użytkownik Mr. Wysocki, czy Mr. Wysocki, no po prostu Wysocki, stwierdził, że właśnie... Ale ja mówiłem o tym, że Ubisoft nie kupił tej gry, on kupił tytuł do niej, że może nagrywać gry pod tym tytułem. Czyli Prince of Persia. A jeśli chodzi o... Co tam jeszcze? Tak, wiem, że film wyszedł później, ale film był odwzorowany na część, na trylogii Ubisoftu. I tam jest podana nazwa. I tam jest podana... Poczekaj chwila. Ostatnio właśnie przypomniałem sobie nazwę księcia z filmu. A, to nie pamiętam. Dobra, w pewnym momencie sobie przypomnę, albo sprawdzę na necie. Jestem trochę chory, co chyba nie powinno przeszkadzać zbytnio. Ale mam zakatarzony nos. Jak zauważyliście pewnie, mówię coś. Zamykam się i zapominam, co mówiłem i nie dokończam kwestii. Przepraszam, to jest u mnie wrodzone. Nie pamiętam, co mówiłem. No chodź. Wiem, że słyszycie te szumy takie pomiędzy, ale przepraszam, więc na to nie poradzę. Te szumy są spod uwagi moją kartą graficzną, która jest nie najświeższa. Spróbuję ją niedługo wymienić. Jak zauważyliście, to jest dość trudny przeciwnik. Trzeba się tym trochę domęczyć. Przepraszam, odbija mi się po biedzie. Co do Michała Szpaka. W sumie nie lubię go aż tak bardzo. O. Padł. Jeśli słyszycie coś za okno, to przepraszam, ale jest dość gorąco u mnie i otworzyłem sobie okno. Tak, mamy jego kosę. Jego kosa jest... To jest korsarska kosa. Nie pamiętam jej nazwy, ale... Nie, tutaj
jakie są ich walory. Ja tu sobie odskoczę, bo chyba bałem się, że się zabiję. Mam zamiar już nagrać jakiegoś spontana, albo nawet trochę dłuższą serię. Zagrajmy w Call of Duty Multi. Właśnie szukam ludzi z YouTube, którzy chcieliby właśnie coś takiego nagrać. Już mam parę osób. Jedną z nich jest... No i teraz, żebym nie kopsnął się w nazwie. Poczekajcie chwilę. Jestem z powrotem. Tak, jedną z tych osób jest użytkownik Lombardi. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Teraz nie będę zapisywał. I tu mamy kolejną scenkę z... I tu mamy pokazane, jak książę przenosi się z przeszłości, z teraźniejszości do przeszłości i z przeszłości do teraźniejszości. I kopa... I butem... Butem mordę. No, butem mordę. Tak, wcześniej czytałem, gdy zdobyliśmy tańczy miecz. Tak, zdobywasz przywołanie. Ta moc pozwala ci cofać czas do momentu, w którym byłeś bezpieczny. Gdy masz kłopoty, wciśnij R, aby uruchomić moc przywołania. Okej. To wiemy co i jak. Ja sobie ją tutaj zapiszę. Odcinek dzisiaj nie będzie aż tak długi jak ostatnio. Tam 20 minut było. Będzie ponad... Nie wiem, gdzieś tak krócej będzie, znacznie krócej. Następny odcinek zostawimy sobie bossa, czyli tą... jak ona tam ma. No, służącą Kailinę. Dobra, miecz mi się zaraz rozwali. Cóż go wyrzucę. Tak, on już powinien mnie żyć. Smutne. Jestem dzisiaj mniej rozmowny. Co można zauważyć. Gryzę swoją pięść. O, dobra, teraz mam powód, żeby się zamknąć. Czekajcie. Dźwięk. Na razie muzykę zwiększę i ja się zamknę, ok? Jesteście za? Dobra. Mogliśmy zauważyć w pierwszej części Prince of Persia, czyli Piaski Czasu, muzyka była spokojna, relaksująca, a tu już jest ostre, metalowe brzmienie.
ścieżkę dźwiękową do tej gry muszę pochwalić. 10 na 10. Tak, kontynuujemy już z moim... O Jezu! Super. Komentarzem głosowym. Rozstąpcie się. Wodę. Kolejne źródełko wody. Ja się tak zastanawiam. Jeśli on tyle tego pije, tak jedno chodzi do toalety. No, przyznajcie sami. Też was to nigdy nie dziwiło. Jakby to powiedział Klocu. Ta gra jest bardzo nierealistyczna. O nie. God, no. Mogę w niej rzucić. Poczekajcie chwilę. Zaraz wracam. Jestem z powrotem. Przepraszam bardzo, jeśli to było słychać. O Boże. Niedługo spłakał, kurczaki. Pięknie. Niedługo spróbuję sobie nagrać jakiegoś audiologa. Nie no, muszę iść. A nie, mógł zaleć się to. Ale nie no, muza jest po raz chyba trzeci mówię, kozacka. Kozacka. Właśnie. A, mogę go zaś po cichu. Jak zauważyliście, łatwiej mi go rozwalić, bo go zawsze po cichemu. Mądre w moim wykonaniu. I przeszło. A, chciałem rzucić. Bu! A taka cisza, cisza, cisza. O, chwila. Kurde, masz to. Chwila. A, już kurde, chciałem mu kark złamać. Te frajerze. Już. A, zaciąłem się. Leć, Tony, leć. Co to było? Dobra, nie będę się z nim bawił. Leżeć powiedziałem. Mieczek do mnie. Już myślałem, że zginę. Nie chwal dnia przed zachodem słońca. Niedziel skóry na niedźwiedziu. Hopsa. 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 Dum 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 dum. Biorę tą kosę, bo ona jest wytrzymalsza od tamtego miecza. Tak, to się tu pobawimy. Patrzcie, tu jest chyba ten mechanizm, który...
który wydaje się strasznie. Nie, to nie to. Spaliłem. Dobra, padł. Cyk, opuść się na dół. A, tu jest ten mechanizm. Wydaje się strasznie trudny. Na pierwszy rzut oka. Ja tu chcę po cichu wszystko zrobić, ale... W sumie to... Powinienem wykorzystać to. Pięknie! Powinienem wykorzystać to, że tu mogę walczyć jeszcze. Ja jestem. Aha. Nie, zapomniałem, bo mi się... Wydawało mi się... że... Bo jest... Dobra. Fontanna życia, w której możemy... W sumie to nie jest fontanna. W pierwszej i trzeciej części jest fontanna. A tutaj są tak jakby kamienne doładowywacze. Nie wiem, jak to powiedzieć, nazwać. I w nich możemy sobie zwiększyć pasek życia. Przed nimi zawsze są strasznie dużo pułapek. I to mi się zdawało, że to była jedna z nich. Ale ja chcę jej miecze. Miecze. Nie coś innego miecze. Jak się zamaskował, nie widzę go. Straszne. Pa, ten to Spider-Man. O nie, no. Najgorszy przeciwnik, jak można. No, nie. Nie jest taki zły, tylko jest bardzo wkurzający. Gin, pa, przy tym głupi. A wiem, co zrobię. Papa. Ktoś mnie będzie wkurzył, to będę wpadł. Wszyscy? Nie, jeszcze jestem rzucający resztę. To on nie wie nawet po co wyszedł, nie? Ale to w sumie ten zombiak stoi i czeka. Może uda mi się go zajść po cichu. O, aż tak po cichu nie było. Ale... A ci mnie chyba jeszcze nawet nie widzą. No nie no. Dobra, zwalę ją jednym ciosem. Aha. No. Pociągciam dalej. Tak, dzisiaj jestem bardziej rozleniwiony niż w pierwszym odcinku. Bo tam to było coś w stylu, teraz będziemy szli, a teraz gadam jakbym gadał normalnie do kogoś. Chcę zobaczyć, ile wytrzyma. O, i już mamy końcówkę broni. Jakie salto w powietrzu. Tak, i tu mamy taką przeciwniczkę. Panią bardzo ładną. Ugh, żartowałem. This position suits you. Która chce nas zabić i ona chce... Tu wystarczy podskoczyć, ona nas nie trafi i ją zaćkać.
Przyjaciół szukasz? Super, zmarnowałem broń. Zmy to. Upadnie. Upadła? No, to super. No, łap się tego, no. Chłopie, no. Już myślałem, że będę musiał uciec. No. Że będę musiał już cię skrócić o głowę. Tak. Ginosz. Skacze i nas gryzie i to jest trochę dziwne, ale... No, ja chciałem się przeciąć. Tak, tu jeśli możecie zauważyć, tam jest skrzynka, tylko w tej chwili nie możemy do niej dojść. No, dobij ją. No. Książę. Zaspoileruję, będziemy mieć miecz skorpiona i będziemy mogli rozwalić te kraty popękane. Jeśli ktoś by nie wiedział, jak zdobyć ostatni, naprawdę ostatni pasek do ładowania paska życia, no to tam jest na górze, ale tylko w przeszłości. W przeszłości tam nie ma. Aha, tu jeszcze był jeden przeciwnik bodajże. No chodź. I gida. Do widzenia pani. Tak, tu można się spalić, bo trzeba podskoczyć. Ja za pierwszym razem, w sumie nawet nie za pierwszym, za paroma razami skakałem tu i skakałem od razu na tą, a piasków nie miałem wtedy, bodajże. Musiałem się wracać naokoło, to nie było zbyt przyjemne. Tak, tam też na początku myślałem, że tam trzeba biec, a tu trzeba na początku, tu trzeba na dół. Będę się wkurzę się, jeśli okaże się, że mojego głosu nie było, że jeśli mój głos się nie nagrywał. Wiecie co, mam taką dziwną obawę, że tu skończę odcinek. Do zobaczenia, na razie, cześć.